Taki jestem okablowany, że trudno rozpocząć z mety i niesieniu radości. W związku z tym, że i tak mniej ważny jest obraz niż tekst, to jak gdyby kontynuując, chciałem powiedzieć następującą rzecz. W związku z ostatnimi przeżyciami dzisiejszego ranka, czyli czasem spędzonym na oglądaniu filmików na YouTubie. Bo kiedy nie ma co robić, to trzeba coś robić. A jak się coś robi, to się robi coś głupiego. I w tym momencie ogląda się to, co podsuwają inni ludzie. Oni rzadko podsuwają rzeczy, z których byliby zadowoleni. Więc w związku z tym najczęściej ogląda się to, z czego ktoś jest niezadowolony. I tak się rodzi absurd. Ja też bym teraz dzisiaj podsunął taką rzecz, z której jestem niezadowolony. Ponieważ przed chwileczką moje całodzienne wyżywienie wylądowało na podłodze i w związku z tym już go dzisiaj nie skonsumuję w żaden sposób. Natomiast mogę porozmyślać o tych ludziach, którzy na przykład, jak oglądają w dzisiejszym filmiku, umierali w Korei Północnej chyba. Chyba, bo daleko, także nie bardzo wiem gdzie. Północna, południowa, uciekali do Chin, uciekali do południowej, jedni zadowoleni, inni niezadowoleni. W każdym razie usłyszałem o tym, że z głodu człowiek potrafi jeść ziemię, piach. No i w tym momencie to by się zgadzało z tymi piosenkami Another One Beats the Dust, czyli jeszcze jeden gryzie piach. Tylko tyle, że w zupełnie innym znaczeniu niż zawsze uważałem, bo myślałem, że gryźć piach to znaczy umrzeć, a tymczasem gryźć piach to znaczy umierać z głodu. I no, kotka, zostaw, nie rób tego, no. Nie ruszaj. Już dzisiaj, że tak powiem. A propos gryzienia piachu, zostaw. Więc
Co? Nie wolno, nie wolno, nie wolno mówić, nic nie wolno mówić, trzeba się cicho. No to dobrze, to w takim razie będę mówił ciszej. I w tym momencie, jak mówiłem już o gryzieniu piachu i o kanapkach, które wylądowały na ziemi, w momencie kiedy trzymałem je przed tym, żeby kotka ich nie zjadła. No, ale taki jestem samolubny, że chciałem je dla siebie zachować i w związku z tym zasnąłem i kanapki spadły same. No i teraz już tylko kotka je może zjeść. Także czego się boisz, to cię spotka. Przed czym starasz się uchronić, to się na pewno zdarzy, także nie ma co się powstrzymywać przed tym, co nieuchronne, ale może przynieść korzyść wbrew obawom. Bo oczywiście posługuję się swoim instynktem samozachowawczym i chęcią przetrwania. Wtedy, kiedy już mój całodzienny posiłek wylądował na ziemi dla kotki, to ja w tym momencie zacząłem jeść wszystko, co wpadnie w ręce i do czego mogę sięgnąć. I okazało się, że mogę sięgnąć do jedzenia na stole, na przykład takiego suchego jak maca. Maca to się nazywa. Żydowski podobno wymysł. Suche pieczywo, takie wyschnięte, leciutkie i mało kaloryczne, ale bardzo smaczne. No i oczywiście jeszcze gdzie indziej, no to za mało, zostawiam sobie ten plasterek macy na kolację. A teraz, w związku z tym, że pora jest obiadowa, to pojechałem do lodówki i z wielkim rozczarowaniem stwierdziłem, że w lodówce nie ma już żadnego pojemnika z kanapkami, więc w związku z tym, no niestety, troszeczkę się nakląłem, ale tak, to właśnie ciekawe przeżycia, to są takie właśnie ciekawe przeżycia, bo można przeanalizować swoje emocje i swoje nastroje, a nawet jeszcze na to się z nich cieszyć i z nich korzystać. Bo fizjologia tak ma, że nasz organizm zawsze zastępuje to, czego nam brakuje, czymś, co jest pod ręką i osiągalne. W związku z tym, no, nie było kanapek. Podkręciłem sobie obroty serca i siły mięśni, w związku z tym, że nakrzyczałem sobie, nakląłem i w związku z tym poddychałem. A jak poddychałem, to wtedy sięgnąłem do pojemnika, malutkiego pojemniczka z kaszą, który został jeszcze na któryś tam kolejny za tydzień obiad. Kasza już zaczęła kwaśnieć wprawdzie, jak się okazało, ale zjadłem ją całą, nie było jej dużo. 100 gram może. No ale to już wystarczyło mi na obiad i w związku z tym już szczęśliwy i najedzony mogę się podzielić radością z tego, że nie jest tak źle, żeby nie mogło być lepiej.